Witajcie! Jeju, wróciłam, słuchajcie, jest 16 dzień vlogmasów. Ominęłam 4 dni. Ojej. Ale słuchajcie, potrzebowałam tego czasu. Potrzebowałam troszeczkę, wiecie, tak żyć dla siebie. Ale już jest okej. No, jak nie widzieliście mojego Instastory, a oglądacie vlogmasy, to moja babcia jak spadła z tych schodów, to złamała sobie niestety nogę. No i wiecie, jak to jest, jak osoba po 80 łamie sobie nogę, to jest to dość spory problem. Jakby ja staram się pomagać jak mogę z mamą, ja jeżdżę codziennie rano robić jej śniadania, a moja mama po pracy jeździ robić jej obiady, ale wczoraj już przywiozłam od mojej babci znajomych wózek inwalidzki, napompowałam te koła tam i jest podobno niebo a ziemia, bo babcia już może sobie usiąść na wózek i sobie przejechać, wiecie, do kuchni, do łazienki i jest podobno, można by rzec, luksusowo. No nie jest to fajna sytuacja, ale damy sobie jakoś radę, 6 tygodni. Damy sobie radę. Ja teraz jadę właśnie, jest godzina 9:33. Ja jadę na zakupy świąteczne. Stwierdziłam, że dzisiaj jadę do galerii i kupię wszystkie prezenty, bo mam nadzieję, że jeszcze nie będzie aż tak dużo ludzi. Muszę też kupić prezenty od mojej babci, bo moja babcia już przecież nie pojedzie do sklepu, więc poprosiła mnie, żebym kupiła od niej też dla wszystkich jeszcze prezenty. Więc jedziemy na zakupy, zobaczymy co kupimy. Wiecie, o czym też pomyślałam, jak przestałam nagrywać vlogmasy? Pomyślałam sobie o tym, że jak była pandemia i w sumie dopiero co zaczęłam TikToka i zaczęłam nagrywać też vlogi, ja... Był jeden okres, że ja nagrałam 105 vlogów pod rząd, nie było dnia przerwy. 100 coś vlogów, czy wy to rozumiecie? 100 kilka dni nagrywałam codziennie vlogi. Więc jak się pytacie o klucz do sukcesu? Konsekwentność. 100 kilka dni, czajcie to, a niektóre, wiecie, oglądało 2000 osób, 5000 osób. No niektóre wiadomo, 100, 15, ale 100 coś dni. Jestem sama pod wrażeniem, bo nie wiem, czy teraz bym dała radę coś takiego zrobić. A no i słuchajcie, propolis na usta. Ojejku, cudowne. Jakby on nie nawilża ust, ale on wyciszył ten stan, znaczy wyciszył, wyleczył mi ten stan zapalny tutaj, bo miałam przecież takie mocno czerwone, ale mam strasznie suche i ja sobie często używam tą maść z witaminą A Retimax 1500 i sobie posmaruję nim trochę usta, bo strasznie mam suche. Zacznijmy od Rossmana, bo muszę kupić sobie szampon do włosów. Ja bardzo lubię te, wiecie? Lubię ten i to. Już jak jestem, to wezmę mój ulubiony tusz do rzęs. Kolejny sklep jest to sklep z zabawkami dla dzieci. Moja siostra wysłała, żeby kupić dla mojej chrześniaczki coś w stylu, wiecie, takiej kolejki drewnianej. A w ogóle Allegro już nie ma wysyłek Smart i teraz wszystkie wysyłki są płatne przed świętami. A połowa pewnie w ogóle nie dojdzie, więc zobaczymy. Czy tu jest coś podobnego? Klocki Lego, ale patrzcie ile to kosztuje. To kosztuje 750 zł. Ja, taka sorry Iga, ale nie w tym roku. W tym roku dostanie taką kolejkę od Tomka i przyjaciele. Dzieci mamy z głowy. Dla Klarci wzięłam takiego, słuchajcie, misiaka ratkującego. Co mówi po polsku. Bo to jest bardzo ważne w tym momencie, żeby mówił po polsku. Bo moja mama dalej się boi, że Klara nie będzie mówiła po polsku. Więc dzieci mam z głowy, idę tutaj do samochodu, bo nie było takich toreb, bo zresztą jest to bardzo ciężkie. I idę dalej po prezenty. Te dzieci to mnie finansowo wykończą. Moja siostra wysłała mi listę rzeczy z Zary, którą chciałaby dostać. Więc muszę coś znaleźć, co będzie od babci dla niej z Zary. Tylko wysłała mi tę listę z Zary UK, więc my połowy rzeczy pewnie nie mamy w Polsce. Zobaczmy. Myślałam, że nic nie ma, ale teraz idę do Ochnika kupić mamie prezent. Tu jest portfeli, to jest szok. I tu. Moje zakupy na dzisiaj, ale chciałabym wam pokazać, jaką piękną czapkę w Ochniku sobie kupiłam. Ja w ogóle zapominam, że w Ochniku są takie ładne rzeczy, że tu jest te włosy, ale tam... Patrzcie, czekajcie, gdzie jest. Boże, zobaczcie, i te cyki nowe, takie kwiatuszki. Piękne. Wiecie, co mnie bardzo denerwuje teraz w galeriach? Niestety, ale te takie dziewczyny w przebraniach aniołków, gdzie one są gdzieś tam, które chodzą za tobą,
za każdym razem i pytają się, czy nie chciałbyś coś podarować. I na przykład w galerii takich dziewczyn jest kilkanaście, więc jak dasz jednej, to one nie wiedzą, że ty dałeś jednej. Powinny się, nie wiem, jakieś nakleić naklejki, ta osoba już dała. I ja jestem świadoma, że to jest wolontariat jakiś, no, nie wiem, to chyba nie jest praca, może za to płacą. Ale wiecie, to jest tak denerwujące, jak się idzie i za każdym razem ta osoba biegnie za tobą i mówi, a może pani by coś dała, a może pani by coś dała. Ja rozumiem je, bo one muszą pewnie wyrobić jakiś tam target czy coś. Ale no, nie lubię tego bardzo. Podsumowując, mam prezent dla dzieci. Dla mojej siostry zamówię, bo w Zarze nic nie było. Mam prezent dla mamy. No i tyle. I sobie przy okazji kupiłam. Zajechałam do babci, bo nie odbiera telefonu. I wiecie, jak to teraz jest. Nie odbiera telefonu, nie odzwania. Trzeba zajechać, bo nie wiadomo, co się stało. Czy z nią upadła, czy śpi, czy coś się stało. Więc idę zobaczyć. Byłam u babci, zawsze wszystko ok, po prostu spała dłużej. A ja jestem w domu i sobie zrobiłam śniadanko. Kanapeczka i jajeczko. Mam jedno, ale robię sobie dokładkę. Taki sam zestawik. Jak coś nie otwierałam bez was kalendarza. I chyba na ostatnim dniu skończyliśmy na 12 z tego, co dobrze kojarzę. Zaraz zobaczę, czy 12 rozpakowałam. A nie rozpakowałam 12. W 12 mamy znowu czekoladkę. Jeszcze nie jadłam żadnej z tych czekoladek. Dobra, 12. Teraz dajmy 13. 13 mamy... Herbatkę. No to nie, super. Teraz jest okres herbatkowy, więc bardzo się cieszę. 13, to jest 15, o 14. 14. Znowu są to dobre żelki. Omega 3 zjem je. Czy takie galaretki i jakiś brylaczek od baskowy, chyba? Dobra. Szybciutko jest zjem. Są pyszne. Tylko, że można kupić tego więcej, bo ja bym to kupiła bardzo chętnie. 15. Owsianka. I przepis na owsiankę. Dobra, i 16 dzisiaj. Coś takiego. O, patrzcie, takie naklejeczki. Można nakleić chyba na prezent dla kogoś. Cool. To jest najlepsze. To co? Pyszne to jest. Idę się kąpać. Bo mamy dzisiaj dwie imprezki. Znaczy ja mam dwie imprezki. Mam wigilię z koleżankami i 30 urodziny kolegi. I mam bardzo fajną kreację. Pokażę wam. Taka troszeczkę błyszcząca. Chcę się tak pomalować, wiecie, takie smoky eye sobie zrobić, ale przed tym, co jak będę się malować, to sobie psikam włosy tym. Tym sprayem na Heat Protectant, tak? Jak to się nazywa? Nie wiem, spray przeciw, wiecie, ciepło. Bo potem będę sobie końcówki podkręcała, żeby nie niszczyć włosów za bardzo. Ja mam z Isany. Okej, dzisiaj pod podkład dam sobie serum z Lancome. Troszeczkę, żeby nawilżyć buźkę. Znaczy pod podkład. Ja smaruję się tym BB kremem zawsze. Ale ja to traktuję jako taki podkład. Dobra. Fajny jest, on jest taki aksamitny, ten serum z Lancome jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ja różnie w sumie stosuję czasami na noc, czasami pod podkład. Jak wyjdzie, no i oto, to ja używam na twarz. I nazywam to podkładem. W sumie to jest dość mocno kryjące, uważam. Znaczy, okej, dobra, nie jest mocno kryjące, ale mi wystarczająco kryjące. Sobie gąbeczku to ładnie wklepię, a wrócę do was, jak już będę robiła sobie oczy, bo chcę zrobić takie, wiecie, cat eye, smoky eye. Dobra, Aśka, wyciągaj popcorn. Aśka jest moją fanką największą makijażów. Słuchajcie, tak, na oko położyłam sobie tutaj taki troszeczkę jaśniejszy, tego nie widać. Tutaj wzięłam, położyłam mój bronzer. I teraz zaczynamy tą przygodę. Zacznijmy od tego, że ja sobie delikatnie tak zrobię tak brązowym kolorkiem, tutaj proszę bardzo. Taką, wiecie, dookoła rzęs troszeczkę rozmarzę i z dołu też, żeby zrobić sobie takie smoky. Okay. I tutaj
Możecie zobaczyć, że robię to niechlujnie, tylko postaram się trochę do góry z tym wyjść, żeby to oko bardziej otworzyć. Nie no, ja mogę kurs makijażu robić, Boże. I z drugiej strony robimy to samo, tutaj nie musicie się przykładać. I do góry delikatnie wyciągamy, żeby wiecie, otworzyć oczko z tej paluszki. Można przejść i to też rozmazać bardziej. Podobnie? Podobnie. Światło to jest beznadziejne, ale to nic, dobra. Tutaj delikatnie wytrzemy. Jeszcze troszeczkę tak do góry wezmę. O! Tu do góry. I tu do góry. O! O tak, super. To przytrzemy, żeby było, wiecie, takie rozmazane. Dobra. Okej. Okay. Teraz wyciągnęłam wszystkie czarne jakieś kolory, jakie miałam. Czy nie wszystkie, ale to, co znalazłam. Kredki i taki w paście mam z Gosha. Eyeliner. Widać, jak często go używam. Chyba ani razu. Dobra, ale jak to zrobić? Boję się, bo ja nie umiem robić kresek. Tutaj mam eyeliner z L'Oreala. I też powiem wam szczerze, boję się użyć tego eyelinera, bo... O, o, wyostrzyło? Halo, o, wyostrzyło. Boję się go użyć, bo myślę, że zepsuję to. Także, ja mam tutaj taki pędzelek cieniutki, który... O, mam taki pędzelek cieniuteńki. Czekajcie, o. I ja sobie zrobię tak... Może wezmę to z Gosha. Ten eyeliner, to jest... 3-in-1 Hybrid Eyes. Hybrydowe oczy, dobra. I tak, wiecie, zamoczę, ale to już chyba jest stare, też mi się wydaje, bo takie w miarę suche. No nic, spróbuję, no. Spróbujmy. Mi pędzelkiem dużo łatwiej się robi kreski na oku. Może powinnam spróbować na pal... O, sprawdźmy to. Czy to będzie... Ty, jest dobrze, się nic nie ma, Halina. Dobra, dajesz. Będę się patrzyła tam, bo tam mam lustro. I teraz, co to za jakiś paproch? Wyciągamy oko do góry, więc... Dobra, zróbmy to tak. O, ja cię kręcę. Idealnie. Ja tu jestem jednak specjalista. O, o, co to za paproch? Ej, nie, ale wiecie co? Dobra. Okej, no nie jest to naj... Jezus. Nie jest to najlepszy mój pokaz. Spróbujmy czegoś innego. Weźmy jednak może takie coś i tutaj będę sobie malować, bo tam to jest jakieś takie dziwne. Nie wiem, suche chyba po prostu. Bądźmy ze sobą szczerzy. To chyba tamto wyschło. Dobra, i teraz jeszcze raz. O, ale elegancko, czy nie? Tylko ta mi się nie podoba, nie jest taka idealnie ostra kreseczka, ale... Może to naprawimy? A jak nie, to wiecie co jest? Jest coś takiego jak patyczki do uszu. O nie, mój propolis. I patyczkiem do uszu można wiele rzeczy naprawić. Na przykład wyostrzyć kreskę również. Boże, czemu ja nie mam robić kresek? No i teraz to w ogóle jest beznadzieja. O, masakra. Ej, dobra, nie, w ogóle nie podoba mi się to. To nic, ale nie, nie martwmy się, dobra. Skończmy ją tutaj. Przy samej... Rzęs się tak może delikatnie. Okej, okay, dobra. Załóżmy, że jest okej. Okay. Teraz zróbmy szybko drugą i będziemy naprawiać to. Oh, nie podoba mi się, Boże. Dobra, może tu wyjdzie lepiej. O, o, bo to tak trzeba było zacząć. No właśnie. No właśnie. O matko, jaka... O, o. Jaka krzywa. Ale słuchajcie, ja wam powiem tak, my jeszcze z tego coś zrobimy. Wy się w ogóle nie martwcie. Naprawdę, naprawdę. Dobra. O Matko Bosko, co ja zrobiłam? Po co te kreski mi?
cię kręcę. Co tu się od... Dobra, nie, okej, ta jest okej. Ej, ej. Nie, nie jest okej. Ani jedna, ani druga. Wyglądam jak jakiś klaun. Patrzcie na to, jak to się pięknie rozmywa. Ojku. Ojku, trochę za mocno. Joanno, mam nadzieję, że dobrze się bawisz to oglądając. Och. O Boże, dobra. Ej, nie, słuchajcie, nie jest źle. Ja wam mówię. Nie jest źle! Co ja zrobiłam? Oh my goodness, Boże. Nie, no muszę zmywać to wszystko w cholerę, o matko. Nie chce mi się bardzo, nie chce mi się bardzo tego zenia. Jezu, jak ja wyglądam, ja w ogóle jak ta była dziewczyna Kanye Westa. Co tak miała oczy? O fuck. Dobra, zmywam oczy, no. Pożegnajmy się z moimi pięknymi kreskami. Okej, no. O, ale to zobaczcie, jak się łatwo zmywa. Dlatego nie ma co używać, wiecie, wodoodpornych rzeczy do oczu, bo potem ciężko to odmyć. O, i zmyte elegancko i zaraz zrobimy od nowa. Mówiłam wam, że to da się naprawić. Tylko nie sądziłam, że trzeba będzie to zmyć. Ojej. Ojaj. Dobra, wrócę do was, jak już będę miała znowu podkład pod malowanie oczu. Dobra, słuchajcie, już jest okej. Postanawiam nie tutaj szarżować i nie próbować nowych rzeczy, czyli robię standardowy mój makijaż, czyli te brązowe kreseczki. Tutaj sobie tego zrobię pod spodem, dodam też troszeczkę brązowego. I tyle. Jest okej. Koniec. Trochę krzywo. Ale to nic, już dobra, stop. Rzęsy maluję, koniec. Finito. Mówiłam, że się uda? Się udało. Za drugim razem, ale się udało. Jeszcze szybko się przypudruję tym pudrem transparentnym, żeby nic się nie świeciło. Odpalam szybko prostownicę, podkręcę sobie końcóweczki i lecę, bo jest 15:20, a na 16:00 mówiłam, że będę. Ale zdążę, zdążę, nie ma co. Dobra, już nałożyłam sukienkę, ale nie dam rady się zapiąć do końca sama, więc muszę poczekać na pomoc. I mam, słuchajcie, takie piękne buty z mango. Sukienka też jest z mango, tylko one troszeczkę mi spadają, ale kupiłam coś takiego. Kiedyś, już dawno, kupiłam w CCC i to się, słuchajcie, tutaj widzicie, jest takie wypukłość i to się nakleja na pięte buta i wtedy buty nie spadają. To nie jest tak, że one są na mnie za duże, tylko... Ja noszę 39 rozmiar ogólnie. 38 zawsze mnie obcierają. Mam rajstopki i uważam, że to jest na pewno przez to, że te rajstopki są takie śliskie. I dlatego mi po prostu spadają buty. No dobra, biorę sobie buta i patrzcie. Tutaj muszę to wkleić jakoś tak, żeby było w miarę równo. Dobra, jak to zrobić? Czekajcie, jak to zrobić. Okej. O, zegnę to. Stój! Okej, okej, wklejone. Dobra, sprawdźmy, czy się będzie lepiej teraz trzymać. No, jest różnica, ale kurczę, wyżej powinnam to nakleić jednak. No, wyżej. O nie! Jest 15:42, do Kamili mam jakieś 20 minut samochodem. Ale nic, zdążę. Chwila się spóźnię. Troszeczkę na usta błyszczyku, takiego koloryzującego. Błyszczyk jest to Clarins, odcień 17. Ale to nie koniec. Zdejmujemy kolczyki i założymy inne. Ja dzisiaj jestem ubrana od stóp do głów w mango, dosłownie. Mam sukienkę z mango, buty z mango i biżuterię, czyli w sumie jedną rzecz, jaką sobie dołożę, kolczyki, są również z mango, ale słuchajcie, są, uważam, kozackie. Takie delikatne, Jezu, delikatniusie serduszeczka w cekinach,
Bardzo mi się spodobały. Ja kiedyś w ogóle widziałam podobne gdzieś kolczyki. I nie wiem, czemu ich nie kupiłam. Potem żałowałam. I teraz patrzę sobie w mango. Myślę sobie, no muszę je kupić. O, dobra, zdjęłam tego kolczyka. I drugi kolczyk. Dobra, i lecimy. Słuchajcie, jest dobry czas. Jest dopiero 15:47. Więc będę może spóźniona tak z 5 minut maksymalnie. Super. I która jest godzina? 16:05. Jestem mistrzem kalkulowania czasu. Dobra, idę. Dzień dobry! Ale jak cię... Jak tu pięknie! Okej, okay. Słuchajcie, szybki teleport, jest 18:31, jadę po mojego, moją randkę, jadę po moją randkę i jedziemy na 30. urodziny naszego kolegi. Jezu, ale fajnie było z dziewczynami, ja tak lubię z nimi spędzać czas, one wszystkie, jakby my wszystkie mamy swoje działalności i też fajnie. A jak można pogadać z osobami, które mają swoje działalności na temat prowadzenia tych działalności, ale ogólnie dziewczyny są takie fajne, pozytywne. Okej, okay, zmiana imprezki.